MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściłujewski, Adrian Polak, siema. Cześć, hej, witam. Co ci się stało? A dziarę robiłem i ten opatrunek, żeby wiesz, nie zapaskudzić. Tak się robi? Przy kolorowych tak, przy czarno-białych second skin. Adrian, turniej nie poszedł, wielki faworyt i co? No niestety, no nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli, to jest sport. Oddałem szacunek swojemu rywalowi. No co mam ci powiedzieć, starałem się, dałem z siebie wszystko, udowodniłem, że kurde, nawet jak dostanę czysto na mordę, to i tak wstanę i będę się bił dalej, i tak będzie zawsze, w każdej okazji. Mam nadzieję, że kiedyś będę mu pokazać swoje prawdziwe umiejętności, gdy może się uda zawalczyć w przyszłości z Josephem w MMA, jednak w K1 był lepszy, oddaję mu tą wyższość. Co mam ci dalej powiedzieć? Najbardziej mi chyba szkoda było tych kuponów wszystkich ludzi. Tylko tego, tak szczerze. Bo jak ja sobie wyobrażam, co to by było, jak ja bym dostał te 1,5 miliona, stary. Przecież, wow. Nie byśmy tu nie siedzieli. Nie, na pewno. Myślę, że byśmy tu nie siedzieli. Myślę, że byłoby... Powiem ci tak. Odleciałbyś, tak? I tyle. Myślę, że może nie odleciał, bym leciał po prostu. No nie wiem, no... Powiem ci tak, że to są duże pieniądze, ale miałem jakieś tam plany do zrealizowania, jakieś tam mieszkanko kupić w Sopocie i tak dalej, jakbym to zrobił, no to i tak by jakaś tam część kasy została, ale myślę, że mogłoby odbić, więc dobrze, że stało się tak, jak się stało, Bóg tak widocznie chciał. Mam sporo rzeczy do poprawienia, sporo rzeczy do przemyślenia i większą motywację, żeby po prostu więcej trenować. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ja najlepsze walki dawałem wtedy, gdy upadałem. Tak było. Jak sobie przypomnę, na przykład walkę z Malczyńskim, bo była po tym niefortunnym faulu, dodałem bardzo dobrą walkę. Także biorę to jako lekcję. Z porażek trzeba brać po prostu nauczkę, wyciągać wnioski i idziemy do przodu. Ale jaki, słuchajcie, grzeczniutki. Jaki grzeczniutki, Adrian. Zamiast życie byś próbował to zmienić. No, czekam na te strzały. Słuchaj, jeszcze chcę trochę pogadać o tym turnieju. 1,5 bańki. Tego nie było. Powiedz mi, jak to wyglądało z rozliczeniem z sztabem trenerskim i z menadżerem, no bo strzelam, no, że oni też na pewno byli niepocieszeni, że faworyt turnieju, no i tyle kasy przeszło koło nosa. Słuchaj, no jesteśmy drużyną. Działa to w ten sposób, że jak drużyna zarabia, to wszyscy mają co jeść. Drużyna nie zarabia, no to niestety trzeba się ugryźć, zacisnąć pasa. No na szczęście mam doszedłem do takiego teamu i mam taką ekipę wokół siebie, że no jak nie udało się wygrać, no to wszyscy odpuścili sobie tą wypłatę, no bo jak wiesz, my tam dostaliśmy tylko no i wyłącznie na przygotowania, ja osobiście nawet dołożyłem trochę do tych przygotowań, tak? No z tego co wiem, to zdajesz sobie sprawę, jakie tam były sumy. No właśnie nie. I z ręką na sercu mówię, że nie. Tylko Rafał mi mówił, że to była no taka mała kwota, nie? Naprawdę takie małe kwoty, to były takie kwoty jak... No. Przychodzisz do Quick Fightów jako taki początkujący, nieznany influencer i to była taka, właśnie taka mniej więcej kwota, więc mniej więcej ludzie mogą się domyślać. No i większość mojego sztabu, jedynie tylko Don Diego, bo wiesz, sprowadziłem go z Rzeszowa i tak dalej, tylko on tam dostał małgarze, bo generalnie robiliśmy takie drabinki. Za drugie miejsce tyle, za pierwsze miejsce tyle, no i jeżeli się nie uda, no to Anzor i mój menadżer odpuścili, Diego tam sobie tylko, wiesz, na rozruch sobie jakieś tam wynagrodzenie wziął. No ale ja go też rozumiem, tak jak powiedziałem, ja go ściągnąłem z Rzeszowa, poświęcił dla mnie trochę czasu, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. No to szacun, stary, szacun. Fajnie, że mam takich ludzi obok siebie, którzy nie chcą ze mnie tylko wydoić, a chcą też, żebym ja też był syty. No tak. Fajnie. Słuchaj, jedziemy dalej. Widziałeś walkę Krychy z Amadeuszem? Chciałbym się cię spytać, bo wtedy nie chciałeś tego komentować, ale strzelam, że sobie przewinąłeś. Afera jajowa. Jak to możesz skomentować? Nie, no, ja to nazywam tą aferę bajo-jajo ogólnie. Śmieszna sytuacja. Wiesz co, nie było mnie tam. No słuchaj, dla kogo śmieszna, dlatego śmieszna, nie? Czy ja powiem ci tak. Ja osobiście walczyłbym dalej. Nieważne, ale nie wiem, bo nie dostałem ja tego kopa. Nie wiem, jaki on ma próg bólu, może ma wybitnie wrażliwe jaja.
Może go to naprawdę bolało. Czasem tak jest, że jak ktoś ma małe jajeczko, to bardzo boli. Ale generalnie, no nie wiem, no nie byłem na jego miejscu, więc nie chcę też się wypowiadać, co ja bym zrobił, bo może będzie faktycznie kiedyś taka sytuacja, że ktoś mi naprawdę kopa wypierdoli porządnego na jaja i wtedy wszyscy będą mówili, ej, mówiłeś tutaj, żebyś się bił. No, wiesz, no nie byłem w tej sytuacji. Jednakże nie dziwię się obu stronom, że tam zgrzyt był większy. Myślę, że fajnie by było zobaczyć ich walkę na najbliższej gali. Tylko, że kurde, z tego co widziałem, to tam się trochę Krycha tak za bardzo pobłażliwie do niego podchodzi. Widziałem ten filmik, to tak bardziej wyglądało... Jaki filmik? Jaki Krycha wstawił. Wstawił? Wstawił jakiś film, ale to świeżo, jakiś już niedawno, niedługo po wydarzeniu. Okay. Wstawił jakiś filmik, ale tak pobłażliwie się tam z nim obchodził. To było takie strasznie macanie się po jajach, jakby... Chciał walk, ale jednak nie chciałby go urazić. To tak to było strasznie tak łagodnie powiedziane, wiesz, tamten mu jechał, Ferrari w sensie, jechał go tam ostro, a tamtego tak leciutko macał. Nawet rozmawiałem z nim na ten temat i mówię, stary, no jak będziecie się tak macać po jajach, to nie zrobią wam tej walki, nie? No tak, więc wiesz, albo musicie serio okazać swoje emocje, trochę to podkręcić, albo no chuja z tego wyjdzie. Nie wiem, czy wyciągnął z tego lekcję, bo... Jaki menadżer? Nie, wiesz co, to też działa tak, że no wiem mniej więcej, jak te friki działają, nie oszukujmy się. Wiem, jak to działa, wiem, czym friki się rządzą. Żeby dostać walkę, musi być o niej głośno, żeby było głośno, musi być konflikt. Żeby był konflikt, muszą być kurwa dymy, no ludzie tego pragną, ludzie chcą igrzysk, no nie oszukujmy się. No i po prostu mówię coś, co jest oczywiste. Krycha przespał swój moment fame, bo nie walczył przez nie wiem, 2 lata. Miał taki etap, że fajnie się pokazał. Ludzie lubili jego profesora Krychę, tak? I on przespał ten moment, zrezygnował z niego. Nie wiem, chyba martwiło go to, że ludzie za bardzo w to wierzą, że on taki jest. No i przypomniałem mu po prostu, stary, na czym to polega wszystko. Okay. Myślę, że weźmy z tego lekcję i myślę, że będzie walka. Tak coś czuję w kościach. Profesor Adrian Polak. Nie. Żaden profesor. Doradca prędzej. Co z twoją walką z Amadeuszem? Słuchaj, no to jest taka... Never ending story to jest. To jest taka cicha niewiadoma. Zabawne jest to, że ja tak często słyszę to pytanie i nawet jest walka, i potem ja znowu słyszę to pytanie, to jest no, tak zabawne. Słuchaj, mówisz Polak, myślisz Ferrari, nie? Słuchaj, no tak, Yang i Yang. No co mam ci powiedzieć, ta walka wisi w powietrzu. Mhm. Na ten moment jest cisza przed burzą. Ona tam jakieś swoje rachunki do załatwienia, ja miałem swoje tam cele i rachunki do załatwienia. Ta walka wisi. Ja złożyłem już propozycję wcześniej. O. Była propozycja. Wcześniej, tak. Okej, okay. To, że dajecie tak. All-in. Tak, all-in, wchodzimy, ja, on, żeby była banka w puli, walczymy o to, o zabój, nie? Ja, on nic nie zarobi, jak przegra. Ja jak przegram, nic nie zarobię, ten kto wygrywa bierze wszystko i to myślę, że to będzie najlepsze i najuczciwsze, nie? No, to tak podsyci mega, nie? Mega podsyci, będzie zajebiste. No wyobraź sobie go, gdy nawet jakbym, dajmy na to, nie? Przykładowo, mam stawkę 100 tysięcy złotych za walkę, on ma 150 tysięcy złotych za walkę. I dajemy, on daje 100 tysięcy, ja daję 100 tysięcy, on nawet jak przegra ma te 5 dych. A ja chcę ich kurwa ogołocić do zera. Ja chciałbym, żeby ten jego menadżer, Amadeusz Grzybica, który tak ciągle wpierdala się w ten nasz konflikt, nie tylko menadżeruje. Mój menadżer, nie wiem czy zauważyłeś, jest ciągle gdzieś tam z tyłu, załatwia tylko sprawę pieniędzy, nie wpierdala się, nie dzwoni na cage i tak dalej. Jego menadżer to robi, cały czas się miesza w ten konflikt, dlatego bardzo bym chciał po prostu zobaczyć jego minę, jak kurwa nie zrobi nic z tej walki. Bardzo chcę to. Tylko teraz pytanie, który z was ma wyższą garzę, nie? Nie jest to dużo większa garza, jednak ma ją Amadeusz. Mimo wszystko jest to tak fajna i atrakcyjna walka, że uwierz mi, federacja bez problemu mogłaby wyrównać. Naprawdę to jest, uwierz mi, że to jest tak mała różnica, stary, że to jest śmieszny argument, że federacja nie chce dorzucić tej różnicy, naprawdę. To jest, wydaje mi się, że to jest tylko taki specjalny argument federacji, żebyśmy my się między sobą jeszcze troszkę posprzeczali i pokłócili. Takie podpuszczanie was. I podsycili ten konflikt. Tak mi się wydaje. Słuchaj, no oni nie są głupi, siedzą w tej branży już 5 lat ponad. Dlatego tyle co ty w sumie. Tyle co ja. Dlatego ja znam ich triki, oni znają triki nasze i swoje, wiemy jak to działa. I dobrze działają, tylko że ja jestem taki, że... Ja lubię mieć krótko inny temat. Jest oferta walki, wtedy działamy, tak? Nie ma, no to wiesz, ja nie będę kurwa też tak naprawdę się z nim. Wyobraź sobie, że z nim cały czas się z nim widzę i mam się z nim kurwa drzeć sobie do ryja. Nie oszukujmy się, to są friki, podsycamy to jak najbardziej. Nie lubię się z nim. To jest oczywiste. Ja tego nie ukrywam. Nie lubię kurwa gościa, nie trawię go, ale go toleruję. Widzimy się gdzieś na fejmach i tak dalej, toleruję. A gdy już jest podpisany kontrakt, gdy mamy mieć walkę, automatycznie budzi się we mnie kurwa taka nienawiść do tego gościa, bo tak to ma działać.
walki, których się kurwa pieścimy i głaszczemy po jajach sportowe, no nie są zbyt ciekawe. Chyba że naprawdę walczą zajebiści sportowcy. Ale no... Walki, sportowe walki freaków to jest oksymoron moim zdaniem. Wiesz, chyba że naprawdę będzie zajebista bitka, ale nie zawsze dobrze się... Dam jeden przykład na swoim przykładzie. Ja i Malczyński. Nie było konfliktu przed walką, a walka była zajebista. Ale niedużo jest takich walk. Niedużo. Ludzie jednak wolą, żeby był kurwa konflikt i żeby był ten zgrzyt. Ja to rozumiem. Ludzie chcą oglądać konferencje, jasne, są face to face, nie? Jasne, że tak. I ja po to tutaj jestem, żeby to robić, żeby to dawać, tak? Kurwa, jestem dla tych ludzi, robimy show, robimy dymy. Tylko tak jak ci powiedziałem, ja nie chcę się z nim kurwa przekomarzać na, za każdym razem, jak się z nim widzę, no bo to jest bez sensu, tak? Wiesz, wolę kurwa, widzę go gdzieś tam daleko, wiesz, kiwniemy. Puścimy sobie oczko, to jest takie szydercze, on zawsze i ja sobie puszczamy te szydercze oczko i idziemy w swoje strony. No wyobraź sobie, co by było, jakbym się z nim za każdym razem, wiesz, napierdalał. No nie, bez no, sensu. Stary, ja to rozumiem, bo ja też jestem zawsze gdzieś tam blisko was, no nie? Ukrywajmy, no nie ukrywajmy tego. Ja wiem, że dla niektórych to jest, wow, co teraz powiem, to jest kurwa biznes, no. To jest kurwa biznes, ludzie. Dobra, jedziemy dalej. Opowiedz mi trochę więcej o tej spinie, która była na gali Fame 20. Okej. Okay. Chodzi ci o tą spinę. Wiesz, to jest mega zabawna sytuacja ogólnie. Wyobraź sobie, że wychodzę do prezentacji zawodników. Nie wiem, która to godzina była. 21 około, po 20 jakoś. Schodzę po tej rampie w dół, do klatki. I słyszę nagle z tłumu, jak krzyczy jakiś gość. No, obraża mnie od najgorszych. To było naprawdę takie. Wiele osób by bardzo, bardzo mocno się zdenerwowało za te słowa. Ja akurat byłem mega sfokusowany na swojej... To było jeszcze przed twoją walką? Przed walką, tak. No bo przed moją walką, no mówię, prezentacja zawodników to była. Schodzę i słyszę najgorsze wyzwiska, jakie możliwe są, żeby powiedzieć do faceta. Ale wtedy byłem tak sfokusowany na walce, że wybijałem to sobie od razu z głowy, wiesz. No. Wybijałem to sobie z głowy, idę, mam robotę do zrobienia i nic mnie nie rozkojarzy, bo wiem, że niektórym ludziom na pewno o to chodziło. Wyszedłem na prezentację zawodników, wróciłem do szatni, wiesz, fokusowałem się na walce. Doszło do walki, po walce wracam, wychodzę z oktagonu, idziemy do szatni i nagle słyszę mniej więcej z tego z samej okolicy, jak wchodziłem z rampy, to było po prawej stronie, jak wchodziliśmy z oktagonu, szliśmy do szatni, to też mniej więcej to było po prawej. I słyszę ten sam głos, ten sam gość, cały czas mnie gdzieś wyzywa, no i patrzę, wyszukuję tego śmiecia oczami, wiesz, no kurwa, patrzę, co, chociaż muszę zobaczyć tą pizdę, co mnie wyzywa. Patrz, jakiś kurwa łachmyta skończony. Wie, że patrzy na mnie i mnie wyzywa, kurwa, ale naprawdę, no nie chcę tutaj cytować, nie wiem, pikujesz to, nie wiem, czy sobie życzysz, kurwa. Ja nie pikam, nie? Tutaj no, u mnie leci longiem. Od najgorszych, od cfeli, od frajerów. No dobra, no to akurat wypikam. No właśnie mówię, no stary, no gość, no dlatego ci powiedziałem najgorsze słowa, jakie może, no i patrzę, szukam, kurwa, łajzę, patrzę, jakiś śmieć, kurwa, stoi. Szybko wymigałem się ochronie, jest taki niefortunny filmik, może widziałeś, pokazywali mi. Widziałem, widziałem. Wymigałem się ochronie, poleciałem, szybko zajebałem mu plombę, kurwa, i mówię, wiesz, śmieciowi, no nie odpuszczę, żeby sobie jakiś, kurwa, łachudra przychodzi na event, w którym biorę udział i pozwala sobie na takie coś, jakiś, kurwa, śmietnik. Jeszcze dowiedziałem się, że to jest, kurwa, jakiś zawodowiec, stary, zwykła paruwa jebana, bym go spotkał. Mówię teraz bezpośrednio ciebie, śmieciu, jak cię kiedykolwiek spotkam, spodziewaj się tego, że ci, kurwa, napluje w pysk, bo jesteś dla mnie zwykłym śmieciem. Przychodzisz na czyjeś wydarzenie i, kurwa, żebrzesz o walkę, bo to jest taki, właśnie taka łachudra, co bije się, kurwa, na salach gimnastycznych, przychodzi właśnie do freaków żebrać o walkę. I to jest właśnie taki paruch, zwykły brudas jebany. Także pluję na ciebie śmietniku, mam nadzieję, że jeszcze raz nie dostaniesz zaproszenia na wydarzenie Fame, bo Fame powinno brać właśnie lekcję z tego, żeby nie zaprosić takich paparuchów, kurwa, którzy przychodzą i no, kurwa, obrażają zawodników, nie? Zwykły śmietnik, proszący, kurwa, o walkę. I wiesz, co ci powiem więcej? Wpadliśmy na fajny pomysł, bo wiem, że ten paparuch jest zawodowcem i już dogadałem się z menadżerem, zbieramy, kurwa, ekipę moich znajomych, wykupuję cały sektor na jego przyszłą walkę, biorę wszystkich, kurwa, swoich znajomych, robię im, kurwa, prezent, zbieramy się, kurwa, na sektor i będziemy, kurwa, tak gwizdać, będziemy tak z niego szydzić, a jak będzie wychodził śmieć, kurwa, z walki, to jeszcze go będziemy rzucać, kurwa, napojami. Zwykła paruwa, także czekaj, kurwa, na to, bo jesteś dla mnie zwykłym śmieciem i tylko taka po prostu kara i tylko na to zasługujesz. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Słuchaj, no dobra, bo to jest transparentne w sumie, wiesz, ten, kto to jest, Oskar, wy macie walczyć czy nie? Słuchaj, no ja ci powiem tak. Bo on ma chyba 9-0, ja nie? Nie wiem, no chuj mu na łeb, nie wiem ile tam ma, jebać go totalnie, niech przyjmie tą walkę,
jak chcę, możemy się napierdalać. O, stop, oferta jest, bo mówisz ten, przyjmie tę walkę. Ja powiedziałem, ja mogę z nim kurwa w boksie, w małych rękawicach się napierdalać, nie ma problemu. Powiem ci nawet więcej, ja mogę nawet nie trenować do tej walki, go kurwa bez treningu rozpierdolę i chcę go kurwa ośmieszyć. Ja nie mam nic do stracenia, stary. Nic, kurwa, zawodowy, tak jak sam powiedziałeś, bez przegrania walki. Pójdę kurwa, rozjebie go śmiecia, bo ja wiem o tym, że to jest zwykły śmietnik, bo kto, gość z klasą, kurwa, znający swoje umiejętności, naprawdę porządny sportowiec, nie przechodziłby drzeć kurwa pizdy na frikowe kurwa gale, stary. No ja znam wielu szanujących się zawodników, to jest zwykły śmieć, kurwa, zwykły paparuch, tak jak powiedziałem, bije się na salach. Paparuch, co to jest za słowo? No właśnie, definicja, proszę. Masz tego kurwa swojego zawodowca, to jest właśnie paparuch. Jak popatrzysz na niego, to tak właśnie wygląda paparuch, zwykły śmietnik. Słuchaj, stary, ja takich ludzi nie szanuję i nie będę szanować, kurwa. To jest zwykła kurwa gnida, pasożyt zajebany i jebać go totalnie. Adrian, dobra, 9-0 w boksie, czyli strzelam, ale słuchaj, no, daj mi dokończyć chociaż raz, bo zaraz, się będę lał po tym. Po co mi odpalałeś, kurwa? Tak to powiedziałeś, że grzeczny, spokojny, sam mi odpalasz? Moja wina, moja wina, słuchaj, stary. Adrian, 9-0 w boksie i ty mówisz, że z taką osobą wyszedłbyś... Nie ma problemu, w małych rękawicach, ale tak? Ty w boksie w bombkach, kurwa, w małych nie, rękawicach. Nie, ale mi chodzi właśnie tak, małe rękawice, no bo problemu. To są friki. Nie ma, ale już powiedziałem, że tylko taki coś chodzi. Szefie, nagrywa się wszystko? Jest okej. Tak? Tak. I byś się zgodził. I... Ale ja już się zgodziłem, ja już powiedziałem, dzwonił do mnie bokser po tym. Jeszcze nie zdążyłem wrócić do domu, już dzwonił w aucie. Powiedz mi, dawaj go od razu. Nie było mnie na tym pokoju ostatnim. Podobno chłopaki właśnie coś tam bokser mówił chyba. No. Coś o tej walce. Ja się zgadzam, nie ma problemu go kurwę rozjebać. Nie ma problemu, najmniejszego. Stary, powiem ci tak, krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Ja wiem o tym, że te atencyjne śmiecie po prostu szukają pracy, bo tam chuje zarabiają w tym u siebie, wiesz, no nie wiem, co on chciał osiągnąć tym, no, znaczy wiem w sumie, no ale no nie uda mu się. No to ja też jestem w szoku, wiesz, no bo boks, a wy chcieliście ten, nie wiem, jakąś inną płaszczyznę, MMA? Ja powiedziałem od razu, że boks w moich rękawicach, mówię, no, ale on się nigdy nie zgodzi na MMA. No przecież to jest... Stary, on waży w ogóle 20 kilo więcej ode mnie, jest on do mnie dużo wyższy, ale on się nigdy nie zgodzi na MMA, przecież ten paparuch... Ile ważysz? Ty aktualnie? No, nie wiem, z 8-2. Aha. Z 8-2, coś takiego. Tylko, że wiesz, teraz nie jestem jakiś w treningu, nie? Nie będę ukrywać. Widać jakiś większy tylko, tu. Byłem tylko raz na macie od walki, ale no wiem o tym, że MMA by ta paruwa nie przyjęła, no. To psraniec zwykły. No to słuchaj, ja bym chciał, żeby doszło do waszego pojedynku z tego względu, że widzę, jak się odpalasz. Strzelam, że konferencja też by była ciekawa. Kurwa, stary. I to są właśnie te emocje. Ja chętnie bym się... Właśnie tego mi brakowało, takiego śmietnika, na którym mogę się wyżyć, nie? Nie. To mi brakowało, żebym ja przyszedł na wywiad. Nie, kurwa, nienawidzę tych wywiadów. Wkurwiony potem wracam... Co ty gadasz? Nie, widzowie, teraz kłamiesz. Nie, no lubię, przecież to są żarty, żarty, żarciki. To jest takie, no czyli kocham i nienawidzę, o, może tak. Ale więc, czyli co? Czyli maj, 18 dzień maja? Ja powiedziałem, że... Bokselowi też od razu powiedziałem, bo oni tam chcieli to na następnym fejmie, nie teraz najbliższym. Ja powiedziałem, słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić tą walkę, to ja nie będę robił tak, że ja będę trzymał swoją złość, kurwa, i potem, wiesz, będzie cisza, mi to wszystko przeminie, bo ja też w miarę szybko zapominam. I potem po pół roku czy więcej, kurwa, ja nagle mam się obudzić i znowu, wiesz, udawany konflikt robić. No nie, pierdolę takie coś. Powiedziałem, że albo na tej gali, a jak nie, to niech włodarze się zgodzą na Clouda, bo mam być teraz, potem później chyba w czerwcu. 8 czerwca chyba. Nie ma problemu. Dla mnie to, wiesz, możemy zrobić taki transfer i zrobić to właśnie na Cloudzie. I myślę, że nie ma najmniejszego problemu, bo mogę, kurde, pachołka zbić. A, że zrobić ten pojedynek na Cloudzie po prostu. Tak, tak. Okay. Myślę, że spoko. No, kurde, no jeżeli Fame ma już teraz pełną kartę i tak dalej, myślę, że Cloud będzie zainteresowany tą walką. Sprytna zagrywka. Czyli trzeba zrobić to na fejmie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Oglądałeś jego walki bokserskie? Co możesz o nich powiedzieć? Nie oglądałem. Widziałem z mordy, że wygląda na takiego typowego chujozę, który potrafi wypierdolić każdego ziomka, no i go po prostu ukrócę. No nie, no stary, chuj mi obchodzą jego walki. Zobaczyłem, jakim jest człowiekiem. Po prostu zobaczyłem, jakim jest człowiekiem. Jest bardzo złym, chujowym człowiekiem i należy mu się wpierdol. I tyle. I nic mnie więcej interesuje. Jak będzie miał dojść do tej walki, to zacznę studiować sobie. Będę oglądał jego walki, ale... Stary, dla mnie to jest bez znaczenia, kurwa. Podejrzewam, że no, jakby mnie wtedy ochrona nie złapała, to bym się napierdalał z nim na trybunach. Powstrzymały was chyba barierki. Nie, wyjebałem mu.
powstrzymał mnie ochroniarze, którzy mnie kurwa jak małpę złapali. Trafiłeś? Bo na tym filmiku to wyglądało tak, byś chciał, ale, nie, ale chyba nie dosięgnąłeś. Dostał, tak. Okay. Ja w ogóle myślałem na początku, że ty ruszyłeś na Grega. Ja patrzę, stoi Greg i ja myślałem, że ty na niego ruszyłeś. Nie, bo to ja wiesz, ale tak to wyglądało na początku na filmiku, no nie? Nie, to ja cię mogę teraz powiedzieć, ja do Fryty nic nie mam, stary, totalnie nic. W ostatniej gali, co ja walczyłem z Nachosem, on z Maślaną. Jakie ty ksywy wymyślasz? Ja nie wiem, kto to jest. To rozmawialiśmy, pogratulowałem mu walki. Okay. Dobrze się zaprezentował. Podaliśmy sobie nawet rękę, stary. Powiedzieliśmy sobie, że przyjaciółmi nie będziemy, nie musimy być, ale nie każdy iść swoją stronę i wiesz, i tyle. Wiesz, ja do niego tam nic nie mam, jest mi totalnie obojętny. Wiesz, on był interesującym dla mnie zawodnikiem, gdy nikt o nim nic nie wiedział. To była taka niewiadoma, kurwa, kto to jest, co on potrafi. To było zajebiste, wiesz. Ja nic nie wiedziałem. Chciałbym, wiesz, mieć coś takiego jak Błoński miał z tym Ostrym, nie? Wiesz, to była taka niewiadoma, to było coś. No teraz to już nie jest takim, wiesz, interesującym zawodnikiem. Wcześniej, wiesz, patrzę na jego Twittera, wiesz, miała być cięta riposta, to wszystko. No jak się spotkaliśmy, to już nie było tego czegoś, kurwa, rozumiesz, o co chodzi? Tak uważasz? Bo tam widzowie... Nie, stary, to nie było tego czego się spodziewałem. Spodziewałem się po nim czegoś więcej. Stary, przypominam ci, ja nie wiedziałem o nim totalnie nic. I przyszedłem, można powiedzieć, przygotowany, wiedząc jak się nazywa i czym się zajmuje, ale to wszystko. Więc jednocześnie byłem przygotowany, ale też nie, no bo nic o nim nie wiedziałem. Więc nieważne, co ja bym tam powiedział, on i tak by dobrze wyszedł, no bo wiedział o mnie tak naprawdę wszystko. No bo właśnie chciałem to powiedzieć, no bo tam widzowie mówili, że on wypadł dobrze, no nie? Tak jak ci, no, tak jak ci powiedziałem, bo on o mnie wiedział wszystko, a ja o nim nic. I słuchaj, dlatego. Ale dobra, a gdyby doszło do waszego pojedynku, widziałeś, co on potrafi, jak Nurmagomedow tam wynosił. Nie, no bez przesady. Gdyby doszło do waszego pojedynku, myślisz, że dałbyś mu radę, czy nie? No jasne, że tak. Nie twierdzę, że to by było najłatwiejszy pojedynek w moim życiu, ale oczywiście, że tak. No dobra, Adrian, to co? Pojedynek nam się sam stworzył. Jest gotowy, także tylko teraz, która z organizacji po niego sięgnie, tak mi się wydaje. On się stworzył, on się już dawno temu stworzył. Ale to jest pierwsza twoja rozmowa o tym. Bo jeszcze ja szczerze nie widziałem rozmowy właśnie o tej akcji. Ty w sumie jesteś chyba pierwszą osobą, z którą rozmawiam po turnieju tak naprawdę, więc to może też dlatego, że nie doszło. Myślę, że nie byłbyś pierwszą osobą, która o to pyta, jakby doszło do jakiegokolwiek wywiadu, ale nie udzielałem. Więc no co mam ci powiedzieć, no jesteś pierwszą, no czuł się zaszczycony Hubert, że cię zaprosiliśmy na wywiad. Czuł się zaszczycony, że przyjechałem do ciebie. Oczywiście, że tak. Adrian, no to ostatnie słowo do Oskara i kończymy. Jebać cię pecie, deptać cię kurwa jak robala i tyle. Dobra, widzowie co, dziękuję wam bardzo za wywiad, tobie również, no i pewnie się widzimy na fejmie. Do zobaczenia.